Mam pełno piasku w klapkach. Nie cierpię tego. Dość tego. Ściągam je. Będę niosła w rękach. Och, to miał być wspaniały dzień, a wyszło jak zawsze. O, to jest genialny pomysł. Dlaczego na to nie wpadłam? Relaks w basenie o 15 w środę to coś, co uwielbiamy w lecie. O, Olivia, tylko nie wylej. O nie, będzie fail. Wyluzuj, wiem jak rozwiązać ten problem. Wystarczy makaron z pianki. Zaraz wracam. Masz plastikowy pojemnik? Weź makaron i potnij go na kawałki o długości naczynia. Nie zapomnij zrobić nacięcia wzdłuż. Teraz wsuń je na pojemnik. Na koniec włóż do środka lód i ulubione napoje. Hej, Olivia, zobacz! Pływający ponton orzeźwienia. Fajne, co? O, idealnie! Wymienię to na coś chłodniejszego z cytrynką. Zdrówko! Ach, dzień na plaży! Chodźmy! Łap! Świetnie ci idzie bieganie i odbijanie piłeczki! Czas na selfie! Ach, ale przyjemne słoneczko! Wszystko mnie piecze! Nie dotykaj mnie! Nie mógłbym nawet, gdybym chciał! I co teraz zrobimy? Czekaj, chyba mam pomysł! Mamy przecież aloes! Możemy nim ukoić spieczoną skórę! Wezmę nóż i przetnę wzdłuż! O tak! Widzisz ten żel? Zdejmę go łyżeczką! Super! I wkładam go do blendera! Jeszcze pokrywka i miksujemy! I już! Zrobił się bardziej wodnisty, więc mogę go wlać do foremek na lód! Teraz pozostało już tylko to zamrozić. Gotowe! Spójrz na te aloesowe kostki. Okej. Patrz na to. Chłodzi i jednocześnie koi. Aloes jest świetny na poparzenia. Popatrz, moja skóra od razu wygląda lepiej. Wow, daj mi jedną. Mamy całą foremkę. Bierz ile chcesz. O, jak przyjemnie. Nie ma to jak relaks przy książce. Hej, Steven, musisz to przeczytać. Au. O czym to ja? Głupi komar. Czuję ugryzienie. Patrzcie tylko. Dlaczego się na mnie uwzięły? Steven? Nie, żebym się czepiała, ale masz komara na... czole. Lily? A, co tu się dzieje? Jedzą nas żywcem. Nadchodzi cała armia. Jak się ich pozbyć? W nogi! Tak się nie da siedzieć na dworze. Całą mnie pogryzły. To gorsze niż ospa. Zalety lata. Patrz tylko. Kurczę. Hej, moja pasta! Myślisz, że przyniesie ulgę? Spróbujmy. Wyciśnijcie trochę na skórę. Na wszystkie ugryzienia. Jeszcze tutaj. Jesteś pewna, Lily? Zaufaj mi. Udowodnię ci. Wyciskamy i żegnamy się ze swędzeniem. Okej. Wystarczy kilka minut, żeby ugryzienia zniknęły. Wow! Powiedziałaś o tym lekarzom? Mówiłam, żebyś mi zaufał.
można wracać na zewnątrz i wreszcie się zrelaksować. Musimy kupić więcej tej pasty do zębów. Hej, idziemy do wody? Czekaj! Nie możemy zostawić rzeczy bez nadzoru. Ktoś może nas okraść. Masz rację. Lepiej dmuchać na zimne. Portfel jest. Pieniądze też. Tylko co mamy robić? Czekaj, chyba mam pomysł. Patrz, tą część można ściągnąć. Wystarczy więc zwinąć banknoty, włożyć je do środka i szczelnie zamknąć. Widzisz? Mogę nawet czesać włosy. Ej, moje też! Patrz, jaki śliczny piesek! No hej, słodziaku! Rozczesać ci futerko? Ale z ciebie dobry piesek! Przyjemnie, prawda? Patrz na tą sierść! Nikt się nie zorientuje, że mam tu pasę! Fu! Tylko nie rozczesuj nią teraz swoich włosów! Fajny pomysł na skrytkę! Chodźmy popływać! Poszli sobie, więc mogę ich okraść! Kurka, nic tu nie ma! A tu? Ohyda! Same kłaki! Spadam stąd! Ale to relaksujące. Rozciąganie pozwala mi się odprężyć. Dzień dobry. Spóźniłem się. Co to tak jasno? Ledwo widzę instruktorkę. Mogłem założyć okulary przeciwsłoneczne. Co teraz robimy? Lewa ręka? Ale mnie to rozprasza. Głowa mnie rozbolała od tego mrużenia. Oj, teraz nogi. Co mam robić? Wow! Głupie słońce. Psuje mi zajęcia z jogi. Skupcie się, oczy. Widzę tylko zarys sylwetki. A! Już wiem. Będę tego potrzebował. Macie matę do jogi? Wytnijcie coś takiego. Ostrym końcem nożyczek zróbcie po obu stronach otwory. Włóżcie w nie swoje okulary i przesuńcie w dół. Wróciłem, ale tym razem słońce mi w niczym nie przeszkodzi. Tu jest. Ale teraz dobrze widzę. Co mu się stało z matą? W sumie to genialne. Łatwizna. Najpierw wziąłem... Oj, przepraszam. O, wyglądacie olśniewająco. Szybciej się opalicie. Za gorąco, idę się schłodzić. Od razu lepiej. Czas dać nura. Gogle założone, jestem gotowa. O, cudownie, tylko że nic nie widzę. Czy to drabinka? Au, moja głowa. Wpłynęłam w ścianę. Emily, wszystko w porządku? Pomogę ci. Nareszcie. Znów widzę. Mogę na chwilę? Mam pomysł. Z czasem gogle potrafią się nieźle zabrudzić. Ale wystarczy pasta do zębów, by rozwiązać ten problem. Natrzyj je dokładnie. Każdy zakamarek. Dobra, jak nowe. Wypróbuj teraz. Dzięki, Olivia. Gotowa odkrywać dno basenu. Miłego pływania, Emily. Umrę od tego upału. Cała się spociłam. Torebka będzie lepsza niż plecak. Pewnie już cała szminka mi zeszła. Od razu lepiej. Mam nadzieję, że nie spłynie. No to idziemy na słoneczną saunę. A. Hej, Betty! O Boże,
ale się spociła. To za obciach. Wiem, jak sobie z tym poradzić. Pani wkładka na ratunek. Weźcie biustonosz i przyklejcie wkładkę do miseczek. O tak! Ale najpierw pozbądźmy się tych ohydnych plam. Do dzieła! Szybko poszło. I z powrotem na saunę. Mam wrażenie, że jest jeszcze goręcej. No cóż, przynajmniej się nie spocę. To dla ciebie, słoneczko. Jak miło. Chyba się nie spociłam. Oby te wkładki wytrzymały. Że świętujemy twoje urodziny w plenerze, Sofia. Vicky! O, cześć! Na co czekasz? Chodź tu. Okej. Jeśli kiedykolwiek szłaś w szpilkach po trawie, to wiesz, że to droga przez mękę. Zapadam się. Wiedziałam, żeby ubrać klapki. Cofnijmy się na moment. Chcesz wyglądać modnie i wygodnie? Owiń szpilki papierem do pieczenia. Zabezpiecz je i połóż na drugim arkuszu. Nanieś gorący klej na szpilkę i u podstawy. Po wyschnięciu usuń papier. Właśnie zrobiłaś sobie ochraniacze na szpilki. Uważaj, trawo! Nadchodzi modnisia! Przy kolejnym pikniku z koleżankami pamiętaj, żeby zabrać ze sobą ochraniacze. Nałóż je na szpilki i dumnie stąpaj po ziemi. Widzisz? Zero zapadania. A tak w ogóle świetnie wyglądasz, Vicky. Wszystkiego najlepszego, Sofia. O, jaki słodki grupowy przytulas. A, czas na relaks. Idealny dzień na mój ulubiony serial. Ha, to zabawne. Cześć, kochanie. Cześć, babciu. Zaraz zacznie się mój program. O, tu jest pilot. Wszystko dobrze, babciu? Tyle guziczków. Już mam. Klasyka. Takich filmów już nie robią, bo są nudne. Grunt, że się babci podobają. A? Za cicho. Jak to się podgłaśnia? Głośniej. Dalej szepczą. Babciu, trochę za głośno. Co mówiłaś? Babciu! Ach, idę stąd. Znacznie lepiej. Musi podkręcić aparat słuchowy. Może teraz będzie spokój. Co tam, babciu? Szukam tylko czegoś do jedzenia. Zjem sobie to i owo. Od tego oglądania można zgłodnieć. To dobrze. Możesz szybciej? Mówiłeś coś? Sekret dobrych jajek tkwi w ubijaniu. Trochę to trwa. Nic nie słyszę. Babciu, mam tego dość. Od razu lepiej. Cisza i święty spokój. O, za jasno. Nie widzę ekranu. To nic nie da. O, okulary, prawie zapomniałem. Też nie pomagają. Ciągle za jasno. Cześć! Okej, to było dziwne. W życiu tego nie obejrzę. Zaraz. Już wiem, co robić. Wezmę to pudło. Delikwent na miejscu. Teraz wkładamy laptopa. W końcu. Wszystko widać. O, wyglądasz na wychudzonego. Zjedz ciastko. Dzięki, babciu. O, co za dzień. Gorąco tu jak w saunie. Muszę się schłodzić. Książka to za mało. Klima powinna pomóc. Tak chyba nie powinno być. Typowe.
Muszę się inaczej schłodzić. Za gorąco. Słabo mi. Auć. Będzie potem siniak. Przyjechać, nie? Chcę to. To mi pomoże. A? Ciepły. Nie wypiję tak ciepłego soku. Może mam coś w lodówce. Serio? Nic. Zaraz. Te woreczki się przydadzą. Mam pewien pomysł. Warto spróbować. Wlewamy sok do woreczku. Ostrożnie, żeby nie rozlać. Tyle wystarczy. Szczelnie zamykamy. I hop, do zamrażarki. Teraz czekamy. Czemu wcześniej na to nie wpadłam? To jest takie piękne. I takie smaczne. O tak, to dobre. Chcę więcej. Mogę to jeść bez końca. Brr, jak zimno. Chcę się rozgrzać. Nie czuję rąk. Cześć. O, co ona ma z włosami? Szkoda mi jej. Inni muszą się śmiać. Pewnie musi być jej ciężko. Czekaj, wiesz co? Pomogę ci. Stylowa interwencja. Na początek zdejmiemy gumkę. Tylko, że teraz są w nieładzie. Bo nie skończyłam. Przyda się jakiś kolor. Najpierw flamastry. Odetnę końcówki i wyciągnę wkłady. To mała słomka z tuszem, czyli mogę wydmuchnąć kolor, przyłożę tylko do ust i... voilà, tusz wychodzi. Okej, jest kolor, teraz krem. Dodam odrobinę do koloru i zaczynam mieszać. Przechodzimy do następnego kroku. Rękawiczki są. Zaczynamy. Nałożę kolor na to pasemko. A teraz owijamy folią aluminiową. Okej, teraz fioletowy. Jesteś pewna, że to dobry pomysł? Tak, zobaczysz jak skończymy. To też owijamy folią. A teraz czekamy. Dobra, sprawdzamy włosy. Zdejmujemy folię i voilà! Strasznie boję się spojrzeć. To moje włosy? Zielone i fioletowe. Wow, są rewelacyjne. Przyda się jeszcze jedna popraweczka. Zdejmiemy okulary. Przecież widzisz dobrze i bez nich. Wiesz co? Kardigan też zdejmij. Połóżmy tam, gdzie jego miejsce. I koniecznie rozpinamy ten guzik. Naprawdę, czuję się piękna. Chodź, lekcje za chwilę. Pora przetestować twój nowy look. Wow, widzisz te same kolory co ja? Matko, nikt się nie śmieje. Wielkie dzięki. Ale wycisk. Świetnie ci idzie. Dzięki. Dawaj, dawaj. Długo jeszcze? Poczuj mięśnie. Tego się nie da nie lubić. Lubię to akurat burgery. Mam dość. Świetna robota. Nigdy więcej ćwiczeń. Pamiętaj, żeby się nawodnić. Muszę się odświeżyć. A ja łyczkę wody. A? Przykleiłam się. To jakiś nowy styl? Da się to odkleić? Przynajmniej będziesz miała gdzie siedzieć. To nie jest śmieszne.
Ależ jest i to bardzo. Zaraz. Potrzebuję dezodorantu. Muszę się wydostać z tego krzesła. Puszczaj, ty. Wolność. Daj mi to. Mogłaś poprosić. Oj tam, oj tam. Spryskam nogi dezodorantem. Teraz nie powinny się przykleić do krzesła. Wypróbujmy. Na razie działa. Udało się. Jestem genialna. Okej, chodźmy coś zjeść. O-o, miałaś rację. To jest śmieszne. Pomocy. Cześć, chcecie zobaczyć coś fajnego? Zróbcie górkę z piasku z wgłębieniem na szczycie. Do środka nalejcie wody. Ale nie za dużo i nie za szybko. Ostrożnie odgarnijcie suchy piasek. Powstanie taka piaskowa oponka. Fajna, prawda? Kurka, świetna ta impreza. To moja szansa, żeby zabłysnąć. Głęboki wdech. Cześć, jak leci? Słuchaliście ostatnio jakichś fajnych podcastów? Ej, spójrz na to. Fajne, nie? Co? Gdzie ona poszła? Zbyła mnie. To nic. Jeszcze raz. Cześć. Niezły pącz, co? Przepraszam, ale muszę gdzieś pójść. Cześć. Niezła impreza, nie? Sorki, ktoś dzwoni. Muszę to odebrać. Ta, telefon widmo, co? Co ja robię nie tak? Auć! Gdzie wszyscy idą? Poszli zobaczyć jego? To nie ma sensu. Co ma on, czego ja nie mam? Okej, włosy. Dobra, ciuchy. Tatuaże też? Jak mam z tym wygrać? Ale on jest popularny. Hm? Co to? Magazyn rockowy? O, tymczasowe tatuaże. Nie wierzę. Wow, są niesamowite. Czas je wypróbować. Dobra, jedziemy z tym koksem. Tylko podwinę rękaw i przyłożę tatuaż. Teraz porządnie moczymy. Chyba nieźle przybiera. Zdejmijmy i zobaczmy, czy działa. Wow, działa! Wygląda jak prawdziwy. Okej, teraz ta impreza będzie moja. Tak jest. Nowy fryz, ciuchy i tatuaże. Wszystkie tatuaże. Tam są wszyscy. Cześć. Oj, znaczy, siema. Co tam? O, spójrzcie na niego. Z drogi, będę pierwsza. Ej, co się stało? Ale masz fajne tatuaże. Też mi coś. Przynajmniej jest popcorn. Zróbmy sobie selfie. Uśmiech. Ale to jest dobre. Chyba coś mi w zębach utkwiło. Cześć. Cześć. Powiedz, że tego nie widziałeś. Zrobisz nam zdjęcie? Okej. Będę wdzięczny. Jasne. Czemu nie? Uroczo. Uśmiech. Jak weszły? Widzisz to? Madison? Niedobrze mi! Niespodzianka! Jaki piękny! Och. Wystarczy! Mam już dość! Pora na romantyzm! Na zdrowie! Jak pięknie pachnie! Nie mogę się doczekać! Jeszcze miły nastrój! Ale to ciężkie! Nie może zabraknąć kwiatów! Stój! To zamieniamy! To nie pasuje! Och, jak uroczo! Moja sympatia to upamiętni! Gotowe? Piękne zdjęcia! O, prawie zapomniałam. Nie może się zmarnować. Jedna z większych zalet bycia singlem. Więcej jedzenia dla mnie.
Gotowa? Tu mamy walizkę. Zacznijmy się pakować. Na pewno biorę to. Ładnie mi w tym kolorze. Uwielbiam ją. Zapomniałam o tej sukience. Muszę ją zabrać. Madison? Co ty na to? Co ty robisz? Nie możesz jej wziąć. To nie fair. Pierwsza ją kupiłam. To moje. Puszczaj. Przestań. Tak, moje. Znaczy... O, to jest ładne. Zdecydowanie pakuję. To jest śliczne. Nie, ja mam to. Ty też jedziesz na wakacje. Trochę dużo tych ciuchów. Zmieszczą się do walizki? Przekonajmy się. Dalej, Naomi! Dasz radę! Świetnie ci idzie! Już prawie! Dalej! Nie, jednak nie zadziała. Chyba przyda ci się pomoc. Pchaj mocniej! Spróbuję to upchnąć. Jednak nie pomogło. Co z wami nie tak? Za dużo ciuchów. Pomogę wam. Rozłóżcie płasko ubranie i kładźcie na nim inne, ale pod różnym kątem. Powtarzajcie, aż stworzycie kilka warstw. Jeszcze słodkości! Zacznijcie składać od góry. Zwijajcie, aż powstanie ładne zawiniątko. Właśnie tak. I włóżcie do walizki. Łatwo się zamknie. Zapnijcie i możecie jechać. Dzięki, Eni. Nie ma za co. Hej, księżniczko. Jest taka słodka. Zostawię to na później. Głodna jestem. Tatusiu, masz coś do jedzenia? Mam. Proszę bardzo. Okej, już skończyłam. Dobra ta czekolada. A właśnie, mam lizaka. Uj, ohyda. Przykleiły się do niego śmieci. O matko, nie martw się. Weź tego. Chyba wpadłem na genialny pomysł. Pasuje idealnie. Patrz, to twój nowy lizak. Ty możesz wziąć tego. Zostawię go na później. I pójdę pograć w piłkę. Nie ma to jak relaks z herbatką. Mamo! Mamo! To wielki dzień! Świetnie. No dobrze, chodźmy. Musisz ładnie wyglądać. Okej, idziemy do przedszkola. Mamo, deszcz pada. I co tu robić? Nie płacz, skarbie. Weźmiemy parasolkę. Ojej, chyba trafił w nią jakiś piorun. Chcę iść do przedszkola. Czekaj chwilkę. Gdzie te chusteczki? Zaraz. Zasłona prysznicowa. Wspaniale! Najpierw złożę ją w ten sposób. Wezmę nożyczki i odetnę końcówkę. Okej, przygotowałam takie kawałki materiału. Wystarczy zgrzać brzegi prostownicą. Dobrze, powinno być okej. Tada! Podoba ci się płaszczyk mamusi? No? Dla ciebie też zrobiłam. Chodźmy, bo się spóźnimy do przedszkola. Zobaczmy. To jest dobre miejsce. Idealne. Dzień dobry. O co chodzi? O, klientka. Kupi pani czasopismo? Nie. W tym jest bardzo ciekawy artykuł o... Nie! Jest mnóstwo zdjęć, jeśli to panią trafi. Mam telefon. Po co mi czasopismo? Aha, czyli pani nie kupi.
Dziwna jakaś. Auć! Teraz wszędzie mam piasek. Nawet w ustach. Dobrze, że nikt nie widział. A? Sandał mi się zepsuł. No super. Już się nie nadaje. Nieważne, kupię nowe. Auć, auciu. Jaki gorący piasek. Udam, że sobie tańczę. To wcale nie dziwne. Parzy mnie w stopy. Ała, czemu ta plaża mnie nie znosi? Nie mogę iść po piasku. Co ja teraz zrobię? No świetnie, wróciła. Gorzej być nie może. Zaraz. Poproszę to. Ej! No dobrze, zapłacę. Interesy z panią to czysta przyjemność. Tego właśnie potrzebuję. Użyję tych czasopism jako sandały. Przykleję je taśmą do stóp. Na pewno będą się trzymać. Nie są modne, ale nie szkodzi. Pora się poopalać. Tak jest. Jestem boska. Ona wie, że to służy do czytania? W sumie to mam pomysł na nowy produkt. Zabieram się za...